Kolejny odcinek drogi ekspresowej nr 7 doczeka się realizacji. W olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowy na dwa zadania na odcinku Ostróda Południe-Rychnowo oraz Rychnowo-Olsztynek. Łącznie zostanie zrealizowanych 20,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach inwestycji wykonawcy wybudują 6 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze, 7 mostów oraz jedno duże przejście dla zwierząt i 18 dla płazów i małych zwierząt. Na odcinku powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych. Jedno w okolicach miejscowości Grabin oraz drugie zlokalizowane przed Olsztynkiem. Zgodnie z podpisaną umową wykonawcy zobowiązali się wykonać inwestycje w 20 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych oraz oferują 10 lat gwarancji. Łączna wartość zadań na odcinku Ostróda-Olsztynek wyniesie prawie 688 milionów złotych. Prawdopodobny termin zakończenia inwestycji przypadnie na czerwiec 2017 roku.